Czyżby Stwórca i szatan wspólnie stwarzali świat? Refleksja nad problemem zła. W należącym kiedyś do rycerskiego zakonu Bożogrobców kościele pod wezwaniem świętego Piotra i świętego Pawła w Nysie znajdują się wielkiej klasy artystycznej barokowe malowidła ścienne. Jest to dzieło braci Feliksa Antoniego i Tomasza Krzysztofa Szeflerów, powstałe w 1730 roku z fundacji m.in. biskupa wrocławskiego Franciszka Ludwika von Neuburg. Mamy tu do czynienia z olbrzymim malowidłem na sklepieniu nawy głównej świątyni dotyczącym historii i gloryfikacji świętego krzyża oraz z kilkunastoma malowidłami na sklepieniach kaplic bocznych i empor, których tematyka dotyczy różnorodnych, alegorycznych i biblijnych odniesień mówiących o teologii Krzyża Świętego i nauce o zbawieniu przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Jednakże jedno z tych malowideł, znajdujące się w kaplicy zachodnio-południowej części kościoła, jest dziwne i nietypowe. Odbiega ono od powszechnych schematów artystycznych i religijnych. Chodzi tu o fresk na sklepieniu kaplicy, strona południowo-zachodnia, przedstawiający scenę Boga Ojca stwarzającego świat. Malowidło to ukazuje nam Boga Ojca w postaci człowieka w starszym wieku z berłem w ręce, ubranego w długie i proste szaty. Boga Ojca przedstawiono w otoczeniu aniołów oraz Adama i Ewy. W dolnej części zaś ukazano kulę ziemską, którą oplata wąż trzymający w paszczy jabłko, symbol grzechu. Właśnie ten fragment malowidła wzbudza pewną kontrowersję. Biblia nic nie mówi o tym, że w momencie stwarzania świata obecny był diabeł, szatan czy ktokolwiek z upadłych aniołów w postaci węża. Również Biblia nic nie mówi o tym, że zło było u początku aktu stworzenia. Z tego powodu obraz ten jest sprzeczny z literą Biblii. Sztuka sakralna przedstawiała w różnorodny sposób scenę stworzenia świata, ale zwykle zgodnie z literą biblijną. Tu natomiast mamy do czynienia z wizerunkiem, na którym przedstawiono stworzenie świata we współudziale z szatanem, czyli złem. W tym momencie dotykamy jednego z najtrudniejszych i niepojętych ludzkim umysłem problemów, a mianowicie istnienia Boga i zła. Jeśli przy stworzeniu świata obecny był szatan, czyli zło, lub był on częścią stworzenia, to mielibyśmy do czynienia z wizerunkiem bliskim idei dualizmu dobra i zła, czyli heretyckich poglądów opartych na manicheizmie. Tu jednak niemożliwe, zwłaszcza, że idea ta, choć jedna z najstarszych w religii, nie była aktualna w czasach nowożytnych. Skąd pochodzi ten motyw stworzenia świata w obecności lub przy współudziale zła? Problem Boga i zła, nierozwiązywalny w dziedzinie metafizyki, sięga aż czasów starochrześcijańskich filozofii świętego Augustyna, który szukał pogodzenia tych sprzeczności. Zagadnienie to jest również ważne w teologii protestanckiej. Marcin Luther, wielki reformator chrześcijaństwa, w komentarzu do Księgi Psalmów twierdził, że Bóg, zanim stał się Bogiem, musiał współistnieć ze złem, a jedynie pokonujący zło Jezus Chrystus jest objawieniem prawdziwego oblicza Boga. W naszym przypadku trudno mówić o protestanckiej inspiracji, bo malowidła powstały w epoce kontrreformacji, czyli okresie zwalczania reformacji, jednak nie jest wykluczone, że mamy do czynienia z pewnymi, być może niebezpośrednimi wpływami filozofii Gottfrieda Wilhelma Leibnica i jego dzieła pod tytułem Teodyceja o dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła. Dzieło to należało do najgłośniejszych traktatów filozoficznych na początku XVIII wieku. Było ono jawną i celową reakcją na tezy postawione przez protestanckiego teologa i filozofa Piotra Baila, który stwierdził, że opatrzność i zło się wykluczają, bowiem jedno przeczy drugiemu, to znaczy ogrom zła przeczy istnieniu Boga. Natomiast Leibniz twierdził, że świat nasz jest doskonały, bo doskonalszy być już nie może, a istniejące w nim zło jest warunkiem zaistnienia dobra. Podobnie jest w teologii zbawienia, według której zło spowodowało konieczność objawienia się Mesjasza i jego
zbawczego dzieła. Obrazuje to wielkość Boga i celowe ku zbawieniu człowieka stworzenie takiego, a nie innego świata. Chyba tylko w tym kontekście należy tłumaczyć treści religijne tego malowidła. Rozpoczyna bowiem ono cykl pozostałych malowidów przedstawiających aluzje i alegorie odnoszące się do Krzyża Świętego jako źródła zbawienia przez ofiarę męczeńską Jezusa Chrystusa. A cykl ten kończy się triumfalną gloryfikacją nauki o zbawczej mocy płynącej z Krzyża Świętego, narzędzia pokonującego szatana, czyli zło. Dziękuję za uwagę.